Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21, a jak minęła 21, jest niedziela, to czas na wasze wyczekiwane, ukochane, najlepsze na świecie show internetowe. Startujemy. Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Sunday Night Live. Wraz ze mną wydarzenia tego tygodnia, przede wszystkim te zagraniczne, skomentują Witold Jurasz, Onet, dzień dobry, Jacek Pawlicki, Newsweek, dzień dobry. Dzień dobry. Za nami tydzień obfitujący w ważne, bardzo ważne wydarzenia za granicą. Mam wrażenie, że polska polityka jakby nie dostrzegała tego, że dzieją się ważne rzeczy poza naszą piaskownicą polityczną. Grajdołkiem i tutaj jest zabawa na całego, a dzieją się rzeczy ważne. Może najpierw poproszę was o komentarz do zabójstwa Aleksieja Nawalnego. Znaczy mówi się oficjalnie o śmierci, ale osadzenie go w kolonii karnej i to jak był traktowany, znaczy był po prostu, była próba jego zabójstwa parę lat temu, otrucia, nie udało się. Aleksiej Nawalny sam wrócił do Rosji, no i zakończył żywot w kolonii karnej. Jak wy to skomentujecie, Jacku? No cóż, to tak jak napisałem w Newsweeku, Zarzyń Nawalny już był martwy, jak zdecydował się wrócić do Moskwy, bo wiadomo, że Putin mu nie wybaczy, po pierwsze ośmieszył FSB, bo to pierwsza próba otrucia. On przecież ujawnił, że to jacy agenci za tym stali, jak nieudolnie to zrobił. Po drugie, rzucił mu wyzwanie. Po trzecie, był całkowitym przeciwieństwem Putina. Człowiek, który potrafił mówić rzeczy do serca, który dawał nadzieję przynajmniej tej, nie wiem, 15-20% Rosjan, to tak się szacuje, którzy mają jakąś orientację europejską. Generalnie był jakimś takim lepszą twarzą Rosji. I to wiadomo, że Putin z takimi ludźmi kończy w ten czy w inny sposób. Są ludzie jak Wacek Radziwinowicz, który się wiele lat Rosją zajmował, mówił, że zginąłby prawdopodobnie także, jakby mieszkał w Berlinie, nie wiem, w Londynie, gdziekolwiek. Nie podarowałby mu Putin. Putin by mu nie podarował. Zresztą Litwinienko, przypadek za trucie go pokazuje, że są różne metody pozbycia się wrogów. Zaskoczenia to oczywiście żadnego nie ma. Na pewno jest tak po ludzku żal Nawalnego, bo to jest człowiek na pewno bardzo odważny, ale czy rozważny, to już mam wątpliwości, bo ja się zgadzam, że on był martwy w momencie, w którym wrócił. No, nie można mu odmówić inteligencji, w związku z tym pytanie, dlaczego wrócił. A może był dogadany z kimś, komu się wydawało, że będzie mógł go ochronić. No nie? I to jest właśnie to coś, co zarzucali mu starzy demokraci, że on w którymś do któregoś momentu, przynajmniej na początku kariery, był powiązany ze środowiskiem najprawdopodobniej Surkowa. Oni wtedy mieli takich dużo projektów politycznych. Później się urwał ze smyczy, może nie w pełni był na smyczy, może w jego otoczeniu byli tacy ludzie, tylko że kiedy się o tym w Polsce mówi, no to natychmiast jest to, że taka reakcja, że się pluje na pamięć Nawalnego. Nie, to nie jest plucie na pamięć, tylko to jest konstatacja, że w rosyjskiej rzeczywistości politycznej, żeby w ogóle funkcjonować, to trzeba mieć pewne kontakty. No i teraz jest pytanie, z kim miał. Plotka głosi, że Aleksiej Wenediktow, czyli były redaktor naczelny byłego Echa Moskwy, mu zagwarantował bezpieczeństwo, czy też raczej przekazał gwarancję bezpieczeństwa. No tylko problem polega na tym, że Wenediktow już żadnych gwarancji w niczyim imieniu przekazywać nie mógł, bo był politycznie nieistotny. Wydaje mi się, że po prostu Rosja, do której wrócił Nawalny, była już znacznie gorszą Rosją niż ta, z której wyjeżdżał, kiedy go otruto nowiczokiem, co brzmi oczywiście tragicznie, no bo mówimy o tym, że tamta była lepsza, tak? No tamta, której używano broni chemicznej, żeby zabić opozycjonistę. Natomiast w to, że on po prostu postanowił wrócić od tak, dlatego że jest bohaterem i postanowił po prostu oddać życie i tak dalej, no rzeczywiście nie mogę mu tego jakby odmówić, ale osobiście nie wierzę. A może po prostu założył
zgadzam się z tym, że mógł mieć jakieś gwarancje. Założył, że Rosji nie da się zmienić, nie da się tych ludzi pociągnąć z zewnątrz, bo Rosjanie nieufnie traktują jakąkolwiek opozycję zagraniczną. No tak, tylko że też miał ileś konkretnych przykładów zabójstw politycznych, ludzi, którzy próbowali coś zrobić, stawiać się Putinowi i byli mordowani przy samym Kremlu, jak Niemcow, dosłownie z widokiem na, symbolicznie. Tak, na Kreml, i nagle się okazało, że kamery niespecjalnie tak nie działają, chociaż to jest jedno z najbezpieczniejszych pewnie miejsc w Rosji, właśnie ze względu na to, że to jest przy samym Kremlu. Więc to jest wielce zagadkowe i moim zdaniem Nawalny ani w tym filmie, który zrobił, nie wyjaśnia tego w pełni, dlaczego wraca, i pewnie się też, nie wiem, no, nie dowiemy już, co spowodowało, że wrócił, wiedząc, jak bardzo ryzykuje. Jewgenij Czyczwarkin, taki rosyjski biznesmen, opozycjonista na emigracji w Londynie, ostatnio powiedział w jednym ze swoich wystąpień, że cała rosyjska opozycja jest mniej istotna niż cena jajka. Dlatego, że cena jajek w Rosji, która bardzo gwałtownie skoczyła, spowodowała pewne protesty społeczne. One są w skali swojej porównywalne do protestów po śmierci Nawalnego. I ta konstatacja bardzo taka smutna, bo Czyczwarkin po prostu jakby no, konstatuje, że to nie ma żadnego... Znaczy ma sens moralny, tak, ale politycznie to nic nie daje. I że sprzeciw wyjdzie w którymś momencie z otoczenia Putina, ale to będzie taki sprzeciw w ramach systemu. Czyli będziemy mieli Rosję, jak to było? Taka sama, ale nie taka sama. No ja napisałem na WhatsAppie do Jurija Fesztyńskiego, historyk rosyjski, autor kilku książek o FSB, o tym Czerwonym Imperium na Kremlu, jakie, zadałem mu pytanie, jakie będzie miał, nie wiem, wpływ to zabójstwo Nawalnego. Odpisał mi zero. I to jest smutne, ale to jest niestety prawdziwe. Rosja to jest trochę inna cywilizacja. Nam się wydaje, że tam takie zabójstwa polityczne wstrząsną tym krajem. Otóż nie, no rzeczywiście pewnie cena jajek, nie wiem, cena mięsa. Jerofiej, z którym rozmawiałem w wywiadzie w Newsweeku, mówił mi, że jego dziwi na przykład ekonomiczny wymiar wojny, że wielu ludzi z tych biednych wsi idzie na tą wojnę dla pieniędzy. Bo albo dostają pieniądze w ramach żołdu, jakichś tam łupów wojennych, których nigdy by nie dostali, albo ich rodziny dostają odszkodowania ogromne. Dobrze, a czy Putin coś by zyskał, żeby akurat w tym momencie wykończyć Nawalnego? Bo też się wydaje, że właściwie Putinowi ta śmierć obecnie niespecjalnie jest potrzebna, czy może jest potrzebna? No wydaje mi się, że jest, dlatego że jednak od czasu buntu Prigożyna to trochę czasu minęło, ale nie tak dużo czasu, a to był taki moment, w którym zachwiała się pozycja Putina, bo się okazało, że to ktoś może rzucić wyzwanie, przejechać kilkaset kilometrów swoimi kolumnami najemników. No oczywiście, no można powiedzieć, że Prigożyn był równie naiwny jak Nawalny, tak? No bo też był żywym trupem przez jakiś czas. No ale zbliżają się wybory i Władimir Putin musi przypomnieć ludowi, że on tutaj jednak jest carem i jedynowładcą. No i w związku z tym tnie po skrzydłach, tak? No z jednej strony posadził Girkina, Strzałkowa. Czy Strzałkowa Wielgierkina, który chciał być, tak? Tylko tutaj jedne... Separatysta, dodajmy, z Donbasu. Tak, tak, ale i hipernacjonalista. I teraz, co jest bardzo istotne, bo oto mamy Girkina, który dostaje 4 lata i żyje, przynajmniej w momencie nagrywania tego programu. A nie, tego nie wiemy. Bo tak należy mówić obecnie. Coś by już ci się zaświeciło, że jest news najnowszy. No ale w każdym razie wydaje się, że żyje. No i mamy człowieka z tej drugiej strony, nazwijmy umownie liberalno-demokratycznej, chociaż można by tutaj też wejść w rozmowę do jakiego stopnia, który nie żyje. I to pokazuje, że tych, że tak powiem, w odwodzie cały czas Władimir trzyma, bo może się przydadzą, a tamci się nie przydadzą już do niczego. No tak, ale też pojawiła się przy tej okazji... Okazji jak okazja, no, czy, ale dyskusja o tym, czy Rosja Nawalnego różniłaby się wiele od Rosji Putina, i są takie tezy, że choć on był w opozycji do Putina,
to nie miał nic przeciwko wielkiej Rosji imperialnej, Rosji, do której należy Krym, Rosji, która uważa, że wszystkie republiki postsowieckie powinny być znowu pod sztandarem rosyjskim. Czy tak rzeczywiście było, czy to tylko dawne jego wypowiedzi, czas, że tak powiem, taki nastoletni w polityce jego? Myślę, że na początku był nacjonalistą rosyjskim, ale jak każdy polityk, jak każdy, nie wiem, myśliciel, zmieniał się. Ja pamiętam rozmowę z dwoma, z trzema mądrymi Rosjanami, z taką pisarką drugiego, czy tam trzeciego nurtu, nieistotna w ogóle w Polsce, ale kiedyś zapytałem ją, ona powiedziała, że nigdy w życiu by na Nawalnego nie zagłosowała, bo to nacjonalista i tak dalej, i tak dalej. To było jakieś 5 lat temu. No ale potem się bardzo zmieniał i tak naprawdę był jedyną alternatywą dla tej liberalnej, w cudzysłowie, Rosji. Więc myślę, że to nie miało znaczenia, co on kiedyś uważał, że na przykład nie potępił aneksji Krymu, czy flirtował z tym rosyjskim imperialnym nacjonalizmem. Ważne jest, że u schyłku swojego życia jakby zginął jako jakaś idea, jako obietnica czegoś lepszego. I długo chyba nie będzie nikogo na jego miarę, no bo Karamurza, dziennikarz, który siedzi 25 lat chyba dostał, to już człowiek zupełnie innego formatu, na pewno nie taki symbol. Ja Jaszem to samo. Więc drugi Nawalny szybko się nie narodzi. Jeszcze chyba się nie narodził, więc ja jestem pesymistą. Ja też jestem pesymistą. Ten nacjonalizm na pewno był faktem i zresztą on był w którymś momencie hardkorowy. On Gruzinów nazywał gryzunami, czyli gryzoniami. Jak chodzi o Krym, na początku poparł. Teraz ostatnio rzeczywiście wyewoluował i to trzeba mu oddać. Szczególnie, że ewoluował pod prąd. To jest też bardzo istotne, bo z prądem łatwo jest ewoluować, prawda? No to w Polsce teraz okazuje się, że bardzo wielu ludzi, którzy w ogóle zawsze przeciwko PiS-owi byli i teraz tak jakoś im się nagle, prawda, zmieniły poglądy. Natomiast no, to nie był Borys Niemcow, jak chodzi o poglądy polityczne. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Niemcow był dużo bardziej jednoznaczny. Ja mam z polską fascynacją Nawalnym pewien problem, no bo można powiedzieć, że Adam Michnik jest takim ojcem fascynacji, takim książka. Największym fanem, zrobił książkę. Tylko że Adam Michnik używa takiego wyrażenia, że jest antysowieckim rusofilem. I ja mam z tym sformułowaniem Adama Michnika, niezależnie od wielkiego szacunku dla samego Michnika, fundamentalny problem, bo ono po pierwsze zakłada, że jest jakaś fundamentalna różnica pomiędzy sowieckością a rosyjskością, a nie ma w mojej opinii. I po drugie zakłada, że my możemy, myśląc o Rosji, być filami, no bądź fobami, jak ktoś chce, no, ale jak dopuszczamy jedno, to i drugie trzeba dopuścić. A wydaje mi się, że nie wolno, myśląc ani o Rosji, ani w ogóle jakimkolwiek innym kraju, wpadać ani w jedno, ani w drugie. I ta fascynacja, ona była troszkę nadmierna, tak mi się wydaje. Tylko też jednoznacznie chcę powiedzieć, ja nie chciałbym, żeby to oznaczało, że ja dzisiaj chcę sobie dworować, prawda, z Nawalnego, no bo nie sposób sobie dworować z niego. On oddał życie, tak, za to, w co wierzył. Czy Rosja pod jego rządami byłaby lepsza z naszego punktu widzenia? No byłaby mniej skorumpowana. I teraz jest fundamentalne pytanie, czy nam by się opłacało, żeby Rosja była mniej skorumpowana? No, generalnie korupcja szkodzi państwom, więc ja na przykład się bardzo cieszę, że Rosja jest skorumpowana. Ale nie na tyle szkodzi, żeby to państwo najeżdżało inne państwa. Armia skorumpowana, ale jednak morduje Ukraińców. Okej, a gdyby była nieskorumpowana, mordowałaby tych Ukraińców może skuteczniej. Skutecznie mordowała, tak, ale to jest trochę cyniczne, co mówimy. No. Jedno słowo obronie Adama, który długo był moim szefem, on dalej wierzy w tą demokratyczną Rosję, że gdzieś tam są jeszcze jacyś ludzie, on się z nimi spotykał, jeździł, pił z nimi wódkę i oni mu opadali, on w to uwierzył. A z drugiej strony, co ma robić intelektualista polski, który mieszka w Warszawie, która jest, nie wiem, kilkaset kilometrów od granicy z Białorusią, do Rosji jest
niewiele dalej, bo nie mieć złudzeń. Królewiec. Nie mieć złudzeń, skoro tak blisko. Tak, natomiast no, pamiętajmy, że jeśli chodzi o Rosję, to wszyscy mieli złudzenia. Na początku Putin był uważany za liberała. Nawet po wojnie w Gruzji jeszcze z nim interes Europa robiła. I... No nie wszyscy. Nie wszyscy, no, nie ale wszyscy. Ja pamiętam rok, nie wiem, już to 2-3 lata po... Ławrow przyjeżdża do Warszawy, minister Sikorski wtedy jest szefem dyplomacji, ma być nowe otwarcie z Rosją i pamiętam w pałacyku Foksal konferencję dwóch polityków. No i Sikorski opowiada, że no tak, no Rosja tak, ale tu, że jednak są jakieś projekty wspólne, możemy je realizować. Nie było mowy o gazociągu wtedy, ani jakichś innych takich, nie wiem, ropa, gaz i tak dalej. Natomiast wszyscy wierzyli w to, że można Rosję zmienić poprzez ściąganie jakieś wspólne przedsięwzięcie, interes. No. Dziś wiemy, że to było złudne, bo Putin potrzebował po prostu czasu, żeby zrealizować to, co teraz realizuje. No, to tu się nie zgodzę, bo ta narada ambasadorów miała miejsce w roku 2010. Uczestniczyłem w niej. Byłem nawet na tym wykładzie ministra Ławrowa, który miał miejsce w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Tak, to było 3 lata po wystąpieniu w Monachium, 2 lata po wojnie z Gruzją. To było po tym, kiedy w amerykańskich wyborach naśmiewano się z kandydata, który mówił, że Rosja jest wyzwaniem. Na naszym podwórku również tych, którzy ostrzegali, wyśmiewano. Więc tak, owszem, dominujący trend taki wówczas był, ale no, byli tacy, którzy ostrzegali. Słuchajcie, chciałem się zapytać was, czy po tej śmierci Nawalnego, no jest oczywiście wojna, znowu jesteśmy świadkami takiej oto sytuacji, że cały świat komentuje śmierć jednego człowieka, choć codziennie w Ukrainie giną setki, jeśli nie tysiące, co też jest kolejnym wielkim absurdem oczywiście rzeczywistości, w jakiej żyjemy, że nie przeraża nas skala i bestialstwo, tylko ponieważ ktoś się stał sławny, no to nagle politycy wszyscy czują się zobowiązani, żeby skomentować. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, też tam ostry komentarz wygłosił. Czy w związku z tą śmiercią, czy w związku z wojną, no i świadomością, że raczej wybory w Rosji nie należą do demokratycznych, czy świat powinien uznać prezydenta Putina, który wygra za chwilę wybory, i świat powinien uznać go, że jest tak, no, jest prezydentem Rosji, czy nie? No. No to zależy, czy chcemy się kierować kalkulacją polityczną, czy też, mówiąc krótko, politykę odrzucić i kierować się wyłącznie moralnością. No, z jednej strony chciałoby się, żeby było tak, że moralność tylko się liczy, no tylko że wtedy zamkniemy sobie drzwi do zakończenia tej wojny. No chyba że uwierzymy w to, że damy Ukraińcom tyle broni, że aż w końcu wygonią wszystkich Rosjan. No ale to się nie stanie. W związku z tym świat będzie rozmawiał z Władimirem Putinem i jakby... Ja rozumiem twoje pytanie, ale ono jest tak czysto teoretyczne. No wiesz, znaczy, no i bo ile można grozić człowiekowi jakimiś, wiesz, odpowiedzią zdecydowaną? Jak ma bombę atomową, dobrze, to nie masz wyjścia. No właśnie, no, ale możemy na przykład powiedzieć nie uznajemy. Nie uznajemy ważności tych wyborów. I wtedy ty masz kłopot, a nie on. No tylko czy... Bo musisz z nim usiąść do rozmów w którymś momencie. Na razie nie musimy z nim siadać i nikt z nim nie chce siadać. To po pierwsze. Po drugie, jest jeszcze jeden sposób. Można po prostu położyć rękę na wszystkich rosyjskich pieniądzach. O tym jest teraz częściej mowa, że zabójstwo Nawalnego jest jakimś pretekstem. To są jakieś setki miliardów. To są ogromne pieniądze, którym można wesprzeć Ukrainę, którym można, nie wiem, wesprzeć rosyjską opozycję. Czy uznamy Putina, czy nie uznamy, on będzie prezydentem, będzie robił swoje, to nie ma znaczenia. Natomiast myślę, że trzeba go traktować tak, kim on jest. Czyli jest zbrodniarzem, jest po prostu człowiekiem odpowiedzialnym za ludobójstwo w Ukrainie, który jest ścigany i który nie powinien się czuć bezpiecznie poza takimi krajami jak Chiny, Iran, Korea Północna i może jeszcze, nie wiem, bo już nawet do Afryki Południowej nie pojechał, bo
jednak mimo wszystko się bał. Więc to jest jakiś sposób. A czy my jesteśmy w stanie wpłynąć na wybory Rosjan? Nie jesteśmy. Natomiast położenie ręki na pieniądzach rosyjskich, na tych aktywach, to byłby bardzo dotkliwy cios. Może nie dla samego Putina, ale dla jego otoczenia, dla i w ogóle taki sygnał, że to Zachód na poważne idzie. Byłby, ale się nie stanie. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że kalkulacja Zachodu jest troszkę inna niż nasza. To znaczy oni, mam na myśli głównie Amerykanów, ale też Niemców, Francuzów. No Niemców to może nie należy wymieniać, bo akurat oni w naiwności wobec Rosji, że tak powiem, przebili wszystko. Myślą o tej wojnie nie tak jak my, bo my myślimy, jak tu Rosję pokonać. A oni myślą, jak tu zbudować bezpieczeństwo europejskie w perspektywie nie 5-10 lat, tylko 20 i 30 i 40 w taki sposób, żeby Rosja była elementem stabilizującym, a nie destabilizującym. Czyli innymi słowy, jak Rosji nie dać wygrać wojny, a równocześnie jej nie pokonać. Czyli to jest ten, za bardzo jej nie pokonać. I ta kalkulacja mocarstw, ona bardzo niefajnie brzmi. No ale to jest ta kalkulacja, która wynika z jakichś doświadczeń historycznych, z tego, oczywiście to nie jest dobry przykład, tak, no, ponapoleońska Francja, tak, wciągnięta do koncertu mocarstw. Mimo że rzucona na kolana, no mówię, to nie jest dobry przykład, bo Rosja nie będzie rzucona na kolana, no bo są inne czasy, nie da się tego zrobić ze względu na ich potencjał nuklearny. No ale wnioski z historii, które wyciągają te mocarstwa, są takie, że agresor, którego się wciągnie do systemu, znacznie częściej nie rozpocznie kolejnej wojny niż agresor realnie pokonany. I to powoduje, że Zachód będzie te kanały komunikacji utrzymywał. My możemy na przykład powiedzieć, że nie uznajemy Putina, no tylko to od razu takie pytanie, no to co zrobimy, jak trzeba będzie wymienić ambasadora? On musi złożyć listy uwierzytelniające. Co zrobimy? Będziemy jedynym państwem NATO, które nie będzie mieć ambasadora? No czy to jest w naszym polskim interesie? Nie jest. Bo inaczej będzie tak, że wszyscy będą z nimi rozmawiać, a my nie będziemy rozmawiać, co gorsza nie będziemy wiedzieć, o czym oni rozmawiają. Czy to brzmi fajnie, czy to jest moralnie? No nie. No ale ta wielka polityka niestety na tym polega. Znaczy, można Rosję wciągnąć do systemu, tak jak... Dzisiejszej nie, putinowskiej nie, ale dlatego powiedziałem, perspektywie 20-30. A jakaśkolwiek 20. inna Rosja się rysuje w perspektywie, nie wiem, 10 lat? 5 nawet? 5-10 z całą pewnością nie, ale 20-30. No, ja przypominam, że Rosja roku, nie wiem, 90 i 91 następuje ile lat po kryzysie karaibskim. No, to ta perspektywa jakby, to jest właśnie zresztą, tak mi się wydaje, siła Bidena. No Biden jest dzisiaj człowiekiem 80-letnim. Tak? 81. I on ma właśnie tą perspektywę. Tak? Jego nie interesuje perspektywa, prawda, życia Putina, bo życie Putina pewnie będzie dłuższe od życia Bidena, chociaż chciałoby się, żeby było na odwrót, prawda? No tak, Putin jest 10 lat młodszy. Niestety. Ale wszystkie choroby, żeśmy jego przestudiowali. Dokładnie. I umarł 20 razy, ale ciągle jest żywy. Dokładnie. Pojawiła się też w tym tygodniu taka niepokojąca informacja ze źródeł wywiadowczych amerykańskich, że Rosja rozmieściła na satelicie broń taktyczną, jądrową, jak rozumiem z tych opisów i opowieści. Broń, która może zniszczyć system GPS i satelity. Po pierwsze, czy rzeczywiście Rosja byłaby to w stanie zrobić w tak niezauważony sposób i kiedy? A drugie, co możemy, jeśli już ta broń tam jest, rzeczywiście zrobić dziś, Witek? No to po pierwsze, Rosjanie kiedyś tworzyli taki swój odpowiednik GPS-a o nazwie GLONASS i no nie działa.
w przeciwieństwie do GPS-a. W związku z tym ta różnica jest taka, że oni muszą coś zniszczyć, żeby ewentualnie na mnie działało, a my nic nie musimy im niszczyć, żeby ich nie działało, bo ich nie działa. I to jest jakby ta pierwsza różnica. Po drugie, Rosjanie są mistrzami ogłaszania, czego to oni... Oni już mieli hipersoniczną broń, oni mieli kinżały. To już taki bajer jest ten kinżał, że jak on przeleci, to wiesz, to przez szybę ci wleci i redaktor naczelny Newsweeka. Tak, tylko że potem się okazało, że ten kinżał to jest Iskander wystrzeliwany z MiGa 31, prawda? I że taki wcale bajerancki nie jest. Ten czołg się okazało, że i drogi, i zawodny, i niedopracowany. Ja pamiętam taką historię, jak Indie kupiły rosyjski lotniskowiec, no i Rosjanie im go remontowali. Potem jak tak go remontowali, że dłużej go remontowali niż Amerykanie budują od początku lotniskowiec i to taki pełnoprawny, a nie taki półlotniskowiec, jak to u Rosjan, bo się okazało, że planów technicznych nie ma, inżynierowie albo wyemigrowali, albo się zestarzeli, albo zmarli. Jak wyprodukują samolot, to ogłoszą, że go właśnie z fabryki wyjechał. Potem trafił do jednostki, też to ogłoszą. Potem wykonał pierwszy lot w jednostce i oni go po prostu na stan przyjmują więcej 10 razy. A na końcu tutaj Krajowa Radia, mogę tak mówić? Tak, możesz. No karocie pizdziec. I tyle. W związku z tym ja bym się tak jakoś bardzo nie bał. Poza tym Amerykanie, moim zdaniem, sama, że informacja się pojawia, znaczy, że oni dokładnie wiedzą, co mogą Rosjanie zrobić, na ile jest to groźne, a koncepcja Gwiezdnych Wojen to przecież Reagan, nie? To no właśnie, a może po prostu się robi taki PR, żeby tam Kongres amerykański zdecydował o specjalnych środkach na zbrojenia kosmiczne. Za chwilę się pojawi jakaś propozycja. Boże, ale przecież te propozycje. Pola Awdijewki, która została teraz opuszczona przecież, albo nie wiem, zdobyta, zależy jak to na to patrzeć. No nie, Ukraińcy się wycofywali, bo nie mieli już amunicji. Amunicji, tak, to wygląda. Wystarczy obejrzeć parę filmów na tych kanałach ukraińskiej, Rosji. To wygląda jak pola Flandrii w pierwszej wojnie światowej. A my rozmawiamy o broni kosmicznej. Ta wojna toczy się w okopach. Tam brakuje amunicji. Tam po prostu ludzie gniją w błocie, umierają. No to, ta wojna to jest pierwsza wojna światowa. Zmartwiło was wystąpienie Donalda Trumpa na temat NATO. W dużym skrócie, jeśli członkowie NATO nie spełniają tego, do czego się zobowiązali, czyli nakładów na obronność w wysokości 2% produktu krajowego brutto, no to Donald Trump nie zamierza takich bronić, jeśli zostaliby zaatakowani, wręcz przeciwnie, nawet zachęcałby Rosję, żeby pognębić takie kraje. Jak wy to skomentujecie teraz, Jacek I? On to mówił, jak był prezydentem, tego transakcyjne podejście do NATO, do obrony. To jest nic nowego. To oczywiście teraz dużo groźniej brzmi, bo mamy bardzo konkretne raporty wywiadów różnych, nie tylko amerykańskiego, ale nie wiem, fińskiego, norweskiego, niemieckiego, o gotowości Rosji w przeciągu, nie wiem, 5, 6, 3 roku do prowokacji, do zaatakowania jednego z krajów NATO. Ale nie zapominajmy, że ten sam kandydat na prezydenta, zostaje nałożona na niego gigantyczna kara i facet wychodzi i sprzedaje tenisówki złote za $400. Never surrender, coś tam, high tops, nie wiem jak to się nazywa. I no cóż, to jest wariat, ale ten wariat może być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Należy traktować jego słowa poważnie, natomiast nie należy wpadać w panikę. Ja wierzę jednak coś takiego, jak jakąś, nie wiem, ta trwałość tej administracji amerykańskiej, są ludzie, którzy będą na niego wpływać, którzy będą go urabiać. On będzie mówił swoje, a amerykańska maszyna będzie się toczyła dalej, tak jak się toczy, może trochę bardziej bumpy, ale no, nie wpadałbym w panikę. No też bym nie wpadał w panikę. Wydaje mi się, że się jesteś. Wydaje mi się, że ten... Mnie rozbawiły te złote tenkie, nie wiem, trampki czy jak. Wydaje mi się, że ten deep state i establishment amerykański jednak jest silny. Oczywiście. Czyli jednak Trump, deep state. No jest coś takiego. Znaczy ja bardzo chciałbym, żeby w Polsce to było. Tak, no u nas z tym gorzej, tak? Ja na przykład
patrząc na te ostatnie szczególnie lata, to chciałbym, żeby w Polsce był deep state, no ale najwyraźniej niestety się nie udało. No, Trump mówi oczywiście rzeczy bardzo niebezpieczne. One są niebezpieczne, bo jeżeli my nie wiemy, co on tak naprawdę ma na myśli, czy to jest na serio, to Władimir Putin może też nie wiedzieć, czy to na serio, i wtedy to może sprowokować go do takiego przetestowania. Natomiast w tych wszystkich oświadczeniach ministrów, wywiadów, czy to Szwecji, jeszcze nie będącej w NATO, ale za moment członka NATO, czy Estonii, czy Niemiec, tam zazwyczaj jest na końcu wyjaśnienie, że to nie chodzi o inwazję na nas, tylko chodzi o prowokację poniżej progu wojny. Czyli jakaś rakieta zabłąkana poleci, czyli ewentualnie tam na granicy będzie jakaś większa, mniejsza awantura, to też warto jakby uspokoić naszych słuchaczy. Natomiast co do samego Trumpa, no to jest głupiec. I teraz jedna uwaga. Otóż skoro jesteśmy dziennikarzami, to możemy tak powiedzieć. Natomiast byłoby bardzo dobrze, żeby polscy politycy byli wstrzemięźliwi, bo jak ja pisałem teksty w Onecie, bardzo ostro krytykujące Andrzeja Dudę za no, wyjątkowo bezmyślne i głupie prowokacje w stosunku do Bidena po tym, kiedy Biden wygrał wybory, to używałem argumentu, że polscy politycy mają obowiązek mieć dobre relacje z obiema partiami, każdym kandydatem, bo my zależymy od Stanów Zjednoczonych. To skoro Donald Trump niestety ma szansę zostać prezydentem, to nie jest przesądzone, ale ma szansę, to w związku z tym my dziennikarze możemy sobie go nazwać jak chcemy, polscy politycy mogą wyrażać zaniepokojenie. I dobrze byłoby, żeby jakby tutaj stawiać kropkę, nawet jeżeli to, co on mówi, jest przepotwornie głupie, przepotwornie szkodliwe, no ale niestety, skoro może zostać prezydentem, to trzeba się uśmiechać. No to trzeba się uczyć od Marka Rutego, byłego premiera Holandii, który się szykuje na szefa NATO i bardzo wstrzemięźliwie o tych wszystkich rewelacjach Trumpa mówi: nie panikujmy, nie, po prostu zbrojmy się, zwiększajmy wydatki na obronność, róbmy swoje. Trump Trumpem, Europa Europą. No dobrze, w ogóle uspokajający jesteście. Mam nadzieję, że to pomoże naszym widzom przed poniedziałkowymi wyzwaniami w pracy też. Ten wasz spokój, po prostu jesteście jak jogini. Nie, no jak jogini. W ogóle pokój. Przyjechaliśmy tutaj, żadnej kawy nie zaoferowałeś. Spodziewasz się, wiesz, jakiś... Jesteśmy tuż przed przeprowadzką i dlatego kawy nie było. Tam już będzie ekspres. Tak? Tak, będzie wszystko. Będzie w ogóle taki ciśnieniowy i będzie barista specjalnie dla ciebie, jak będziesz przyjeżdżał w niedzielę i będziesz dostawał kawę z serduszkiem. Nie zaprosi mnie już po prostu za te uwagi. Nie, no zaproszę cię i dostaniesz kawę z serduszkiem, obiecuję. Dobrze. Osobiście zrobię, wiem nawet jak to tam się tam, tą piankę tam mleczko polewa. Albo z symbolem, kawę z symbolem NATO, z tą różą wiatrów. To byłoby trudniejsze. Ale a propos jeszcze wyborów w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, czy według was demokraci zrobią jeszcze podmiankę? Znaczy, bo to wygląda na razie fatalnie. Znaczy, 81% sondaż ABC chyba sprzed kilku tygodni, 81% Amerykanów uważa, że Biden jest za stary. No właśnie, potem te no. jego rewelacje, jego pamięci, która mu szwankuje, potem kilka jego wpadek, a tu generała Sisiego, prezydenta, pomylił, a to zapomniał o Hamasie. To się będzie pewnie powtarzało. Ten człowiek jest pod ogromną presją, znaczy ma dwie wojny, jedną na Bliskim Wschodzie, która dla Ameryki jest równie ważna, co ta w Ukrainie. Podróżuje mimo tego wieku bardzo intensywnie i w dodatku kampania. I myślę, że to nie byłoby głupie, gdyby Partia Demokratyczna próbowała kogoś, tylko kogo? No, bo już jak czytam jakieś spekulacje, że Michelle Obama miałaby wyskoczyć z kapelusza, już jedną byłą prezydentową Trump pokonał. No, ja nie jestem amerykanistą, ale o ile się nie mylę, to mamy połowę lutego.
Więc to chyba trochę później. No to chyba błagam. No to do wyborów zostało już zdecydowanie chyba za mało czasu, żeby wykreować nowego kandydata. Także ja jakoś nie wierzę w to, żeby coś takiego miało się zdarzyć. A co sądzicie 12 marca, no, niewątpliwie historyczne wydarzenie, do Waszyngtonu lecą i to razem, znaczy nie wiem, czy razem polecą tym samym samolotem. Właśnie, może lepiej nie. No ale razem w sensie, że w tym samym czasie i mają gościć właśnie w Białym Domu Andrzej Duda i Donald Tusk. No jest to rzadko spotykana historia. Witek, ciebie jako byłego dyplomatę zapytam. O co tutaj chodzi? Znaczy, wiesz, no bo prezydent zaprasza prezydenta i premiera i co to ma być za sygnał dla nas, dla Polaków? Czy po prostu taki, że nie mam czasu, żeby spotkać się z nimi osobno, więc niech przyjdą już razem i będzie, wiesz, zaliczone spotkanie? Czy to ma jakiś ważny sygnał tam też dać? Znaczy nie ma w tym nic niestosownego od razu. Nie, może od tego zacznijmy, bo takie głosy też się w Polsce pojawiły. Można to i zinterpretować na dowolny możliwy sposób. Jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi inaczej. No bo można powiedzieć, że to jest takie szczególne uznanie Polski, tak? I tak to na pewno będą Amerykanie sprzedawać, no, że 25 lat w NATO w związku z tym. Wydaje mi się, że w tle jest no, taki sygnał ze strony Amerykanów, sygnał oczekiwania jakiejś koabitacji, przynajmniej w tym zakresie, tak? Czyli wraca Murzyńskość? Nie, dlaczego? Ja bym raczej tutaj powiedział, że Murzyńskość się przejawia w tysiącach innych wymiarów. To jest cytat z Radosława Sikorskiego. Powiedziałbym, że pewien format relacji ambasady amerykańskiej z polską klasą polityczną, ale też próba na przykład układania sobie relacji z polskim światem dziennikarskim ze strony tej ambasady, no to jest tak, odbiega trochę od pewnych zasad. Natomiast tutaj ja nie widzę w niej nic negatywnego, to jest wręcz pozytywne. No szkoda oczywiście, że my jesteśmy krajem w stanie takiego konfliktu politycznego, że taki sygnał nasi sojusznicy muszą nam wysyłać. No bo ja tak interpretuję to, że to jest sygnał. No ale to akurat z tego to się cieszę. No, może będzie w stanie pan prezydent Biden przemówić polskiej klasie politycznej do rozumu. A ty, Jacku? Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale Amerykanów. Amerykanów, tak. Próba pogodzenia dwóch obozów, no bo nie łudźmy się, Andrzej Duda nie jest samotnym bytem. W tej kwestii obronności to jest absolutnie kluczowa i dla naszej, nie wiem, przyszłości, dla przyszłości naszych dzieci, wnuków. I 25. rocznica wyjścia, no to jest symbolicznym jakimś takim. Ja akurat jestem na tyle stary, że pamiętam moment, kiedy ta flaga w Brukseli była wciągana. Byłem tym korespondentem i naprawdę byłem bardzo wzruszony. Wiem, jak te negocjacje wyglądały, jakie tam toczyły się batalie. Uczestniczył w tym zarówno obóz Buzka, jak i Kwaśniewskiego. I jakby też ta koabitacja nie była wtedy idealna, ale jednak no, w tej kwestii NATO jednym głosem wtedy wszyscy przemawiali, więc dzisiaj nie widzę jakby powodu, żeby tu miał być jakikolwiek. Nie, ja wiem, tylko wiesz, że w kwestiach wydaje się jednak spraw międzynarodowych, kwestii wojny w Ukrainie, akurat rozdźwięku nie ma. Znaczy polska klasa polityczna, tak ją nazwijmy, w tej kwestii się nie spiera. Nawet rzeczy takie jak nieszczęsne zboże ukraińskie, te kwestie wszystkie rolnicze, obrotu tym przewozu i tak dalej, i tak dalej. Nawet tutaj, choć troszkę się wzajemnie tam padają oskarżenia, ale też nie jest to nadmiernie, bym powiedział, wykorzystywane. Można by się obawiać w polskich warunkach, że będzie ten temat bardziej grzany. Więc właściwie nie bardzo rozumiem, co Amerykanie i kogo mają godzić i na kogo wpływać i jak. Znaczy, dlatego ja przypomniałem ten cytat, wiesz, Witek z Sikorskiego. No bo jeśli to rzeczywiście jest wezwanie na dywanik przywódców naszego kraju, znaczy prezydenta i premiera,
prezydenta jako pierwszego obywatela, a premiera tego, który ma największą władzę w ręku, no to znaczy, niespecjalnie mi się to podoba. Znaczy, ale... dywanika. No a może po prostu było tak, że jakby zaprosili Tuska, byłaby awantura po prawej stronie. Jakby zaprosili Dudę, byłaby awantura po stronie obozie demokracji. Zaprosili obu polityków i jakby upieką dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie wiem. W interesie Polski jest w tej chwili utrzymywać dobre relacje z, nie, no to jasne, z że Amerykanami, że nawet z Trumpem, znaczy. Jeśli on coś ciągle prawdopodobnie będzie tym prezydentem. Więc dlatego uważam, że nie pytałeś o to, ale powiem, bo że niepotrzebne były te uwagi Tuska, jak apele, że Reagan się przewraca w grobie, co do Partii Republikańskiej, bo to bardzo zirytowało polityków w Partii Republikańskiej, że to jakiś premier z dalekiego kraju poucza ich, co oni tam mają robić. Myślę, że to było kontrproduktywne. Ale też nie przeceniałbym tego głosu, że on będzie wśród amerykańskich elit rezonował. Nie, to było na szczytek Polski. Tak, to było na szczytek Polski, tylko jakby tam podchwycili to. Super naklejki. Teraz spełniam swój obowiązek. Od Marka Wilczaka, Miodynka, Rafała Warteckiego, Magnolia von Leibniz, Robert Kasperek, Mad Max, Sylwia Wystup. Dziękujemy za super naklejki. Super pozdrowienia. Konrad Paszkowski. Dzień dobry. Pozdrawiam najlepsze dziennikarstwo obok mojego ojca, Piotra Paszkowskiego z JAR i Starej Trójki obok Legii. Dziękujemy, Konradzie. Zaproście redaktora Łukrzę, eksperta od skrajnej prawicy, Hubert Olejniczak, Myszoneiros. Pozdrawiam redaktora i znakomitych gości. Czy Nawalny naprawdę nie żyje, skoro nikt nie widział jego ciała? No znaleźli w jakiejś kostnicy, więc no, rodzina to, długo nie zobaczy to, jeszcze. Teoria spiskowa, ale zbyt daleko posunięta. Anna Antsan, na twoje pytania właśnie odpowiedzieli panowie. Bardzo dziękuję i chciałbym, Anno, tobie bardzo podziękować, bo dotarła do mnie kartka zza oceanu od ciebie. Piękna, bardzo wielką radość uczyniłaś w moim sercu. Bardzo ci za nią dziękuję. Agnieszka Gładysz. Dobry wieczór. Proszę mi wybaczyć naiwność, ale chciałem zapytać, czy w ogóle jest taka możliwość, że pan Nawalny nie został zabity, tylko zwyczajnie zmarł? To nawet jeżeli zmarł, to zmarł z jakiegoś powodu, jak się w rosyjskiej kolonii karnej seryjnie jest się umieszczanym w karcerze, to znaczy, że się przyczyniono do jego śmierci. No i tyle. Paweł Brzozowski. Demokracja w Rosji to utopia. Racja po stronie pana Jurasza. Rosja jako kraj skorumpowany to kraj słabszy, a więc bezpieczniejszy dla nas. Paweł Bazi. Panowie, co myślicie o tym, co powiedział Szymon Hołownia? O Putinie wciśniętym w ziemię. Pozdrawiam z Cieszyna. Jacek teraz. Co, w Putina mamy wcisnąć ziemię? Tak powiedział marszałek Hołownia, że wciśniemy go nawet w ziemię. Chyba. Słyszeliście, w Kielcach miał wystąpienie. Przecenił swoje możliwości marszałek. Ale nie, marszałek Hołownia, który ma talent, nie myślał raczej o sobie. Znaczy w sensie, że... Zachód, kolektywny. Tak, no tak. To taka, ja niestety jestem staroświecki, uważam, że z Putinem musi zrobić porządek Rosja. Znaczy Rosja, Zachód może pomóc Ukrainie nie pokonać, bo Rosji nie da się pokonać, tylko na tyle ją osłabić, że Putin po prostu straci grunt pod nogami. Znajdzie się ktoś w jego otoczeniu, kto będzie chciał się go pozbyć. Na razie takiej osoby nie ma. No, bo prezydent Biden kiedyś powiedział, że jest mordercą. Nazwał Putina. Tak. No, jest wszakże pewna różnica pomiędzy prezydentem Bidenem a marszałkiem Hołownią. I może byłoby dobrze, żeby jednak takie twarde słowa padały ze strony takich polityków, którzy realnie jakąś siłą dysponują, a marszałek Hołownia, no może, no że tak nie do twarzy mu z tą pozą twardziela, bo tak trochę...
Ale kiedyś płakał z powodu tam nad konstytucją, nie? Więc... Tak, no więc wiesz, to... Znaczy obśmialiście, rozumiem, marszałka. W nie, sposób. Nie, jakże. Jakżeż. Jakżeż. No przecież ja jak... słyszę drwinę waszej głowy. Ja jak na niego patrzę, to po prostu wiesz, w mojej głowie po prostu jest, wiesz, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Hołownia. Hołownia. Jakbyś musiał być Van Damme, to... Dobra. Ale już nie Steven Seagal. Tak. Agnieszka Gładysz. Czy Biden zaprasza Dudę i Tuska po to, aby przekonać do siebie elektorat Polaków mających obywatelstwo amerykańskie? Podobno 10 milionów ludzi. No i co wy na to? Bo może o to po prostu chodzi, że są wybory, że Polonia też jakoś tam będzie głosowała i że tak naprawdę, żeby nie obrazić Polonusów, którzy są za PiS-em i tych, którzy są też za partiami demokratycznymi, po prostu zaprasza ich jednocześnie do siebie i każdy może sobie wybrać, kogo zaprosił bardziej. To chyba wyborów jest... Słuchajcie, ja mówię, będą jaja jeszcze z tego wspólnego wyjazdu, bo wy obaj mówicie, że to właściwie dobrze, a ja uważam, znaczy nie, no lepiej, że ich zaprosił, ale moim zdaniem wyjdą z tego jeszcze niezłe jaja. No, będą komentarze, że tu zrobił to, że Duda... Tam... Kto lepiej po angielsku no, mówił? Wiadomo, znaczy... Tusk się trochę nauczył tego angielskiego. Nie wiem, czy widzieliście tego mema. Siedzą, znaczy jest taki skomponowany, jest, powiedzmy, że to jest Biden. Ja powiedzmy jestem prezydentem Dudą, a ty jesteś premierem Tuskiem. Jest jeden podpis. Czekaj. Znaczy Duda mówi do Tuska, czekaj. I drugie odwraca się do Bidena. This is Donald. Oczywiście znaczy, to z tym angielskim to... A nie, ale no ja wiem, no tylko mówię, że będzie mnóstwo momentów. Pamiętasz, jak generał Andrzejczak bodaj w CBS wystąpił, mówiąc w języku English. No rzeczywiście, generał Andrzejczak. I rzeczywiście, no ładnie mówi po angielsku. I pół Polski się zachwyciło, że tak pięknie mówi. I ja tak sobie myślałem, Boże, jakie my mamy kompleksy. Po prostu 4 lata... wolnej Polski, polski generał wystąpił nie dukając i pół Polski, pół YouTube'a się zachwyciło. No tak, prostu, to jakie to jest smutne. Świetnie, że mówi, ale jeżeli to jest powód do podniety, to jest dramat. No, ważniejsze byłoby raczej się skupić na tym, co mówi, ale tam Konrad Paszkowski, profesor Miodek mówi na Ukrainie, nie w Ukrainie. No trudno, my mówimy w, ja mówię przynajmniej. Ja też. Misia Joga, świat poruszyła jego śmierć Nawalnego. Wierząc mediom, przeżywał niewyobrażalne tortury żyjąc. Dlaczego świat oburza się teraz? On wreszcie czuje ulgę, a świat bawi się w protesty. Obłuda. Czesław Lisiecki. GLONASS działa, plus jeszcze Galileo, plus GPS, plus chiński GPS. To chyba message do ciebie jakiś. Tak. No i? Rozumiesz to coś? Że GLONASS działa. Że GLONASS działa szczątkowo, jak wszystkie satelity się ustawią. W związku z tym jest takie słynne, co prawda to akurat jest sprzed lat, bo z czasów wojny w Gruzji, zdjęcie, jak sobie rosyjski pilot taką taśmą przytroczył komercyjnego GPS-a. I to się nie zmieniło, dlatego że część wystrzelili nowe satelity, ale dla odmiany te, które były na orbicie, im się resurs skończył. W związku z tym nie działa. Działa chwilami, czyli nie działa. De stara wiara. Przypominam panu, że przewidywania co do przyszłości Rosji to wróżenie z fusów, to beczka prochu, której nie widzimy. Pozdrawiam z Bawarii. To jakąś inną ksywę musisz wymyślić. De stara wiara to tak nie brzmi po bawarsku. Bawaria dalej od Rosji niż Polska, więc... Keeper of the Faith. Running gag programu. Gdzie okulary? No co się śmiejesz? Co się śmiejesz, Krzysiu? Co się śmiejesz? Nie ma okularów. Koniec z tym. Beata Warzyńska, serdeczne pozdrowienia dla pana redaktora Jurasza. To ja się czuję nie w porządku. To ja przepraszam. A dla redaktora Pawlickiego to co? No spokojnie. Ale bardzo dziękuję. Ale jeszcze nie, bardzo dziękuję. Jeszcze nie przeczytałem. Czułem się jakoś wyróżniony nadmiernie. No. No, sława. Sława. Anna Ansan. Świetna okładka Newsweeka. Ucho prezesa, cud, miód. A możemy pokazać właściwie tę okładkę. Jutrzejsze wydanie. Podsłuchy i szantaże. Czyli co się dzieje w PiS-ie w związku z aferą Pegasusa. Bo coraz więcej informacji o tym, że chłopcy radarowcy namierzali nie tylko opozycję, ale też swoich kolegów.
ze Zjednoczonej Prawicy, aby wiedzieć, co w trawie piszczy. I między innymi o tym jutrzejszy Newsweek. No, to jest fenomenologiczne, nie? Do swoich to trzeba dopiero słuchać. No, zgodnie z zaleceniami Stalina. Dawieriaj, no prawieriaj. Okay. Myszoneiros. Mnie przeraża to, co się dzieje w Ukrainie, nie tylko z powodu tego, co zagraża nam, ale jeszcze bardziej ze współczucia dla Ukraińców. Trudno się z tym nie zgodzić. Agnieszka Wolska. A co z sytuacją na granicy Serbii z Kosowem albo zwołaniem konferencji w obronie Palestyny? Czy te ruchy nie zwiastują wojny w krótkim czasie? No, panowie. Nie. W Kosowie są siły KFOR, jest dużo wojsk sojuszniczych i myślę, że Serbia nigdy w życiu nie sprowokuje. Będą cały czas takie na granicy wojny, bo to jest dla prezydenta Vučića takie paliwo, które pomaga mu utrzymać władzę, utrzymać Serbów w jakimś takim rygorze. Natomiast kosowskie Mitrowice będą się co jakiś czas obrzucać kamieniami przy moście. Nie, bo tam rzeczywiście ci Serbowie żyją w 30 lat wstecz, jak gdyby. No, jeżdżą na tych serbskich tablicach, nie płacą tymi kosowskimi pieniędzmi, czyli choćby nie wiem, tam euro. Więc żyją tak, jakby nic się nie zmieniło, a tu zmieniło się, więc. A Bliski Wschód, no to temat chyba na 5 audycji. No osobny tak. To nie wchodźmy teraz. Tak. Palestyna, Izrael i wszystko to, co się tam dzieje. Agnieszka Gładysz. Agnieszka, jaka ty jesteś dzisiaj aktywna. Czy w Ameryce prezydentem może zostać osoba niezwiązana z partią, na przykład Taylor Swift, Oprah Winfrey, Keanu Reeves? Dodatkowo chcę zaznaczyć, że jak brakuje państwu kawy, to ja chętnie zostanę wodzianką, kawiarką w tym programie. Agnieszka, po przeprowadzce... Jezu, ja z wrażenia zgubiłem długopis. Dobra, zostawmy już go. Nie, już nie będzie mi potrzebny. Jak pomyślałem o wodziance, kawiarce, no pomyślimy, Agnieszka, a w kwestii celebryta na prezydenta? No ja tylko wiem o plotkach o Michelle Obamie, więc ja pozostanę przy tym. Nie, no myślę, że amerykański system partyjny no jednak jest bardzo trudny do złamania. No tak, no ale on jednak z Partii Republikańskiej wygrał te wybory. No chodzi o to, że... Szedł najpierw w ogóle pod prąd. No ale żeby ktoś, tak wiesz, spoza systemu, no był taki Ross Perot from Texas. Z grubym portfelem. No ale to było co? Raz, dawno temu. Reagan też był celebrytą, ale wyszedł z partyjnych, jak gdyby... rozdzielnika partyjnego, a nie jako aktor były. Dobrze, to zostawmy to. Mad Max, Duda jedzie tylko ze względów proceduralnych oraz po opier. 3. 77 Mariusz. Pozdrawiam redaktora Pawlickiego. O i w końcu. Marcin B. Żeby nie było. Czy macie jakąś dziennikarską wiedzę, kto oprócz tych ujawnionych do tej pory był podsłuchiwany Pegasusem? Oj Marcin, gdybyśmy mieli, to już byś wiedział. Po prostu byśmy tutaj grzali tymi nazwiskami. A swoją drogą ja oczekuję, że po tych wszystkich wrzutkach poznamy listę osób, które były, wobec których użyto Pegasusa. I nie biorę tutaj żadnych wyjaśnień pod tytułem, że to jest tajemnica operacyjna, służby specjalne. Jeśli używano broni cybernetycznej, którą polski sąd uważa za niezgodną z polskim prawem, jeśli chodzi o używanie w inwigilacji nawet osób podejrzewanych o przestępstwo, to dlaczego mamy nie poznać nazwisk? No zobaczymy, jak to będzie. No to tutaj się nie do końca bym zgodził, bo jeżeli używano tego systemu w stosunku do na przykład osoby podejrzanej o szpiegostwo, w stosunku do której na przykład dowodów nie ma i dalej jest podejrzana, to w takim wypadku uważam, że to powinno pozostać tajemnicą państwową. Wiesz, pamiętaj, mam pewne zboczenie, ja nie zawsze byłem dziennikarzem. Wiem, tylko że wiesz co, nie przekonuje mnie hasło podejrzane o szpiegostwo i po użyciu Pegasusa nadal nie ma dowodów, więc... No, generalnie, jeżeli ktoś, wiesz, wiedza operacyjna, wiedza procesowa to są też różne rzeczy. Ja myślę, że wiesz co, okaże taki, się... Mam taki brak zaufania do polskich służb specjalnych, tak olbrzymi,
były przez lata nadużywane, a przez ostatnie 8 lat bardzo nadużywane, że jeśli przez 8 lat nie złapali tego szpiega, nie wsadzili go do pierdla, to nawet ta osoba podejrzewana o szpiegostwo ma prawo wiedzieć, że używano wobec nie Pegasusa. Ja nie mówię, że mają napisać w jakiej sprawie, tylko powinno być Witold Jurasz, Tomasz Sekielski, Jacek Pawlicki i tyle. Używano według pana nielegalnie systemu Pegasus, żebyś mógł wystąpić o odszkodowanie na przykład. No, ja to tam jestem skromnym sługą winnicy Bartkowej, ale was dwóch to na pewno podsłuchiwali. No, nie. Pewno redaktora naczelnego. Nie sądzę, ale wiesz co chodzi, znaczy dlaczego mamy znowu w imię jakichś interesów służb specjalnych, żeby one chociaż jeszcze się wykazywały. Jeżeli były to użyte w wypadku śledztwa o naturze kontrwywiadowczej, no to wtedy nie jest to interes służb specjalnych. To, że polskie służby się szarogęszą, że zajmują się polityką kadrową, umieszczając, rozmawialiśmy kiedyś tutaj w programie o młodym, utalentowanym pośle na Sejm, tak, prawda? Na przykład. Który zaliczał kolejne rady nadzorcze, a kiedyś jakoś tak dziwnym trafem ze służbami, z ludźmi służb, prawda, był powiązany. No to tego rodzaju historii jest dużo. Ja zresztą mogę powiedzieć o historii, którą kiedyś miałem jeszcze, jak pracowałem w Polsacie, kiedy to gościłem Ludmiłę Kozłowską i Bartosza Kramka. I przed programem znajomy... Oskarżanych zresztą przez służby pisowskie o szpiegostwo. No i przed programem dostałem kartkę z sugerowanymi pytaniami do moich gości w programie. Zacząłem program mówiąc, że dostałem kartkę z pytaniami, proszę nigdy żadnych więcej kartek mi nie dawać. No takie numery się w Polsce zdarzały. Jest bardzo wiele karier, które można wyjaśnić. Zresztą niepokojące jest to, że niektórych największych karierowiczów pisowskich jakoś dzisiaj miotła nie wymiata i można podejrzewać, że to dlatego, że właśnie są podczepiani pod służby. To jest pewien problem, tak? Czy jest jakiś kraj demokratyczny, w którym służby się nie szaragęszą? No ale nie aż tak. Nie, ale dlatego, ale właśnie dlatego. Dawać po łapach, ujawniać nieprawidłowości, to były nielegalne działania, to koniec koniec z tajnością. Jeśli łamano prawo i nie przyniosło to żadnych efektów, powtarzam, nie muszą pisać w jakiej sprawie, ale informacja o tym, że wobec ciebie użyto czegoś takiego, W stosunku do żadnego z nas nie użyto w sprawie kontrwywiadowczej, tylko w takiej, że po prostu ewentualnie władza chciała wiedzieć, jak zamierzamy władzy w mediach przyłożyć. A jesteś pewny, że na przykład przez to, że się gdzieś nie spotkałeś z jakimś Rosjaninem, z jakimś Białorusinem, albo nawet z Ukraińcem, i ktoś cię wpisał po prostu, po to, żeby cię móc później słuchać, ma kontakt z postacią X. Proszę bardzo, sprawa kontrwywiadowcza o szpiegostwo, pan Jurasz, podejrzenia. Odpalamy Pegasusa. Ile miałeś takich spotkań w ciągu ostatnich dni? Spotkałeś się z Ukraińcem, z Rosjaninem albo z Białorusinem? Z Rosjanami, z Rosją to kiedyś się pracowałem tam jako dyplomata, więc to jest jakby oczywiste. Ale to jest ostatnich dwóch latach. Nie, ostatnie dwa lata to nie. A z Białorusinami tak, z opozycją białoruską regularnie, chociaż oczywiście połowa z nich... zawsze pytania. Ale jest powód, żeby ciebie słuchać Pegasusa. Tak, z jednej strony tak, ograniczajmy, tylko żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo służbom w Polsce należy z jednej strony dać po łapach w momencie, w którym one się wtrącają do polityki albo też do kreowania debaty publicznej, bo ja pamiętam powiązanego ze służbami polskiego analityka z jednego z rządowych ośrodków, który powiedział, że rolą rządowych think tanków jest moderowanie debaty publicznej. Coś mu się pomyliło, znaczy na pewno PRL z demokracją, bo nie jest rolą rządowych ośrodków moderowanie debaty publicznej, tylko tworzenie notatek dla przełożonych. Ale z drugiej strony tym służbom trzeba też zwiększyć uprawnienia, bo na przykład w Polsce nie można być oferentem, czyli nie można pójść do obcych służb, żeby dać się zawerbować, idąc do nich w imieniu polskich służb. I to na przykład coś takiego warto by zrobić. I te służby mają podły budżet, dlatego że na przykład agencja wywiadu ma dzisiaj mniejszy budżet niż
Instytut Pamięci Narodowej, mamy wojnę za granicą, a WU ma mniejszy budżet niż IPN. Przecież to jest paranoja. Mi się wydaje, że lewa kasa wciąż jest w służbach tak duża, że oni dlatego nie krzyczą i nie płaczą. Respiratory. Znaczy nie, o tym mówię, no ale właśnie mówię, lewa kasa w służbach jest wciąż na tyle duża, że oni nie krzyczą i nie wołają o pomoc w sprawie tego oficjalnego budżetu, bo najwyraźniej na lewych kontach, zaparkowane w różnych firmach, tudzież... Taka notatka powstanie. No. Jurasz dałby nam po łapach, ale dołożył budżet. Sekielski to by nas zlikwidował. Bierzemy się za Sekielskiego. Pawlicki nie komentował. Nie, brali się już. Ciekawe było to, co powiedział o tym, że nie można być tym oferentem. To rzeczywiście no jakiś absurd, No bo nie pozwala nam to podchodzić do obcych służb. No więc właśnie, idea podwójnego agenta, przecież cała historia wywiadu. Konrad Paszkowski przysłał nam jeszcze jedne. Pięknie zaorali Patryka Jakiego w wirtualnej Polsce, nie widziałem. Fizior, Keanu Reeves nie może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo jest Kanadyjczykiem. Jacek Kondracki, misji uściski, Discordium, czy strajk kobiet w PL na jesieni mógłby wpłynąć na wynik wyborów w USA? No nie. W żadnym wypadku nie. Agnieszka Gładysz, z tym Keanu Reevesem w takim razie przestrzeliłam, ale ja na kawiarkę kandyduję. Pozdrawiam panów dziennikarzy i moich rodziców z Dzierżoniowa. Bardzo dziękuję. A super naklejkę przysłał jeszcze Agnodar i Justyna. I na tym w punkt. Godzinka minęła, kończymy. Witold Jurasz, Onet, Jacek Pawlicki, Newsweek. Polecam wam Newsweek już w wersji online, czyli cyfrowej. A jutro w punktach sprzedaży. Kto żyw, biegnie rano kupić Newsweek i czyta na głos. Na przykład osobom obok siedzącym w autobusie. Żeby też się dowiedziały czegoś ciekawego. Tak jest. Tomasz Sekielski, kłaniam się nisko, do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.